naszego krótkiego koncertu. I jestem bardzo wzruszona i szczęśliwa, że przy tak wspaniałej okazji, jaką Państwo tutaj rokrocznie macie, i w tych cudownych wnętrzach możemy zaprezentować naszą kochaną, bardzo utalentowaną młodzież muzykującą. Chciałam przede wszystkim z tego miejsca podziękować za możliwość wystąpienia panu prezesowi Andrzejowi Sajnadze i firmie Azmet, która właśnie wyszła z tą inicjatywą i jesteśmy tu u Państwa po raz drugi. Także jeśli mogę prosić, to podziękujmy panu prezesowi. Wspaniałym mecenasem kultury, naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być pod opieką firmy. Natomiast ja ze swojej strony chciałabym poinformować Państwa, że to już jest nasza młodzież kochana. Po raz czwarty już na takich oficjalnych koncertach pokazuje swoje możliwości i wspaniałe talenty. Dzisiaj jest dodatkową atrakcją. Obniżyliśmy pułap wieku jeszcze troszeczkę niżej, także mam nadzieję, że będzie to dla Państwa też miłą niespodzianką. I właśnie w tym składzie, troszeczkę jeszcze powiększanym, w salonie muzycznym w firmie Azmet w maju właśnie młodzież u pana prezesa zaprezentowała się, przeszła właśnie test, czy nadają się na to miejsce, więc wydaje mi się, że Państwo z przyjemnością wysłuchacie. Skąd się wziął pomysł, żeby właśnie taki program Państwu zaprezentować? To jest taki przekrój drogi naszych przodków do niepodległości, a Marsz Polonia powstał w roku 1863, a więc tak się składa, że w tym roku jest 150. rocznica powstania, wybuchu powstania styczniowego i tak później troszeczkę poprzepraszaliśmy utworami kompozytorów właśnie z tamtego okresu, którzy też mocno i bardzo zdeterminowanie walczyli o naszą drogę do niepodległości, czyli Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, a później już pieśni ułańskie, wielkie, radosne, troszeczkę dramatyczne, ale wszystko w drodze do niepodległości. Chciałam Państwu zaprezentować naszych wspaniałych artystów młodych. Pozwolę sobie Państwo już spójrzcie w drzwi, a ja będę mówiła króciutko. Filip Golicki, proszę bardzo. Jeszcze tylko powtórzę króciutko utwory, które będziemy wykonywali, a więc w kolejności Marsz Polonia, później Stanisław Moniuszko, Złota Rybka, Stanisława Moniuszki również Pieśń Wojenna, Fryderyk Chopin, Śliczny Chłopiec, a później pierwsza kadrowa, Bywaj dziewczę zdrowy i niespodzianka, kto ty jesteś? Chłopcy odpowiedzą. Później Szara Piechota, Marki Stanisława Niewiadomskiego, Wileńszczyzny Drogi Kraj, Przybyli ułani pod okienko i my, pierwsza brygada. Chciałam Państwa serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie prosić, śpiewajcie razem z nami. To są nasze ukochane pieśni, które z pokolenia na pokolenie przechodziły i mam nadzieję, że my, ci najmłodsi tutaj stojący, będą przekazywali i uczyli się i swoich kolegów również. Zapraszamy do wysłuchania.